Przed nami fala upałów. Synoptycy przestrzegają przed żarem lejącym się z nieba. Szczególnie w tych dniach pamiętajmy, aby nie pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt. Nawet chwila wystarczy, by pojazd zamienił się w śmiertelnie niebezpieczną pułapkę. Małe dzieci są szczególnie narażone. Temperatura ich ciała wzrasta nawet do 5 razy szybciej niż u dorosłego człowieka. Może to doprowadzić do odwodnienia i wstrząsu termicznego. Apelujemy o niepozostawianie dzieci oraz zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet na krótką chwilę. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ taki samochód bardzo szybko się nagrzewa i zachowuje się po prostu jak szklarnia. Nawet jeżeli nam się wydaje, że zostawimy na krótką chwilę na przykład śpiące dziecko w samochodzie i wyskoczymy do sklepu, robiąc drobne zakupy, to ten czas wystarczy, aby właśnie życie dziecka było zagrożone. Jeżeli widzimy zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę, reagujmy. Jeśli samochód jest zamknięty i nie ma w pobliżu właściciela, mamy prawo, a nawet obowiązek wybić szybę. Nie bądźmy obojętni, jeżeli zauważymy taką sytuację gdzieś na parkingu, przy sklepie lub też w innym miejscu, dziecko lub też inne osoby, a także zwierzęta, zareagujmy. Natychmiast powiadomimy służby ratunkowe, dzwoniąc na numer alarmowy 112, a także zadziałajmy sami. Sprawdźmy, czy ten samochód jest zamknięty. Jeżeli jest zamknięty, to nawet możemy wybić szybę i nie poniesiemy tutaj odpowiedzialności karnej, dlatego że działamy w tak zwanej wyższej konieczności, która zwalnia nas z odpowiedzialności. I jak dodaje Justyna Basiaga, w ostatnich dniach na terenie Sądecczyzny nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji związanej z zostawieniem dziecka w nagrzanym samochodzie i oby tak zostało.